Boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia, myślę, że kulice czekały na to przez wiele lat. Jeden z rodziców nawet powiedział, że 56 rok szkoły istnienia to wydarzenie na miarę właściwie wszech, można powiedzieć, tych czasów. Dziękuję za wsparcie tej inwestycji przez Radę Miejską w Pelpinie, za zaangażowanie moich współpracowników, czego efektem jest piękny obiekt, który mam nadzieję przez długie lata będzie służył naszej społeczności. Jest to inwestycja o wartości około 700 tysięcy złotych, która powstała w tempie, można powiedzieć, dosyć ekspresowym, bo od marca do końca wakacji roku 2023. Była to inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych, europejskich, w kwocie około 200 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę dołożyła, mówiąc kolokwialnie, gmina Pelpin. Dość tego powiedzieć, że inwestycja ta spotkała się ze 100% aprobatą ze strony radnych Rady Miejskiej w Pelplinie. Myślę, że obiekt ten będzie służył przez wiele lat społeczności lokalnej, mieszkańców Kuli. Przyrzekamy szanować ten obiekt i wspólnie dbać o ład i porządek, aby godnie nam służył przez wiele pokoleń.